Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli. Dzisiaj wspólnie przeniesiemy z ziemi do hydroponiki roślinkę i tym razem, jak widzicie, jest to z roślicha w odmianie Wendlandii. I tu jest nawet cena 39,99. Właśnie tyle za nią zapłaciłam w sklepie budowlanym Leroy Merlin. No i dobrze, standardowo. Wyjmiemy najpierw ten patyczek. Bardzo fajnie, przyda mi się on do oczyszczenia całej bryły korzeniowej. No i standardowo na samym początku musimy troszeczkę pozgniatać doniczkę. Nie wiem, czy pokazywać Wam tą roślinkę dokładniej. Ona nie jest w zbyt pięknym stanie. One wszystkie były w takim stanie, no nie za pięknym. Tak to właśnie wygląda. Z drugiej strony liść nie sądzę, że ma jakieś szkodniki, bo ich po prostu nie widzę. Natomiast wiem, że w tej doniczce jest od cholery ziemiurek, bo wylatują, latają, w ogóle taką chmarą wyleciały z tego regału, kiedy, wiecie, zaczęłam sobie szukać którejś z roślinek, którą wybrać. To tyle ich po prostu wyleciało z tych wszystkich doniczek, że szok, tego jeszcze nie widziałam. Czegoś takiego nawet w domu nie miałam, kiedy miałam rośliny w ziemi. No dobra. Wyjdziesz? Jeszcze nie chcesz wyjść? Wyłaź! No masakra. O, jest bajoro. Udało się. Zaraz Wam przesunę kamerę, żebyście wszystko widzieli. Gdzie ja to odstawię, kurczę? Tak strasznie brudna doniczka. Dobra, przesunę Was jeszcze trochę w dół. O, no i jakoś będziemy się starać oczyścić tą bryłę korzeniową. Powiem Wam szczerze, że przy okazji właśnie zakupu w Leroy Merlin poszłam na ten dział roślinny, bo tak strasznie chciałam zobaczyć te ich rośliny kolekcjonerskie. I mówię, kurde, chcę to zobaczyć. No i poszłam tam generalnie. W końcu udało mi się znaleźć właśnie ten dział z tymi roślinami kolekcjonerskimi. Mówię, zobaczę, co tam jest. No i widzę tam jakieś begonie. No niestety, na begoniach to ja się nie znam, więc nie wiedziałam, czy są one kolekcjonerskie, czy nie. Nawet nie widziałam na nie ceny, więc też słabo. No wiecie, patrzę sobie dalej, patrzę, widzę Monstera Peru. No i mówię, o, fajnie, nie? Może to nie jest jakieś tam wybitnie kolekcjonerskie, ale miło, że jest w sklepie, tak po prostu w Leroy Merlin, no nie? Ale patrzę, a tu jest podpisane Epipremnum Marble. No i mówię akurat do pani, która obok wyciągała skrzydło kwiaty, że ta roślinka jest źle podpisana. Mówię, ona się tak nie nazywa. No i wiecie, pani sprawdziła kod. Kod, który jest tam właśnie na tym... Matko bosko, fle, to aż gnije. Tragedia. No i pani sprawdziła kod, który, wiecie, jest tam na tej rozpisce, tak, i tak dalej. Mówi, nie, to jest tak, jak ma być. Mówi, to jest dobrze zrobione, no nie? No ona tak, pod taką po prostu nazwą dostała tą roślinkę. Mówię, no dobra, no okej, no co ja będę z nią dalej rozmawiać, skoro ona mówi, że tak dostała, no to tak dostała. Kurczę, ale powiem Wam szczerze, ile tu jest pędów. Zobaczcie, tu jest kolejny pędzik. Może ja to po prostu zrobię już ręcznie akurat ten. Strasznie dużo tutaj jest pędów. Powiem Wam szczerze, że wybrałam sobie doniczkę, w której było najgęściej i w której było, która po prostu wyglądała całkiem normalnie, bo niestety wszystkie tamte roślinki, które zostały, jeżeli chodzi o tą z roślichę, no to były bardzo pouszkadzane z widocznymi już, wiecie, zmianami grzybowymi na liściach. Co mnie w ogóle nie dziwi, bo tam wszystko było zalane wodą. Dosłownie jakby to była hydroponika. Ja nie wiem, dlaczego oni to tak robią i jeszcze nie doświetlają, bo te roślinki, to sygnonium stało, że tak powiem, na najniższej półce takiego regału. Przysłonięte to było drugim regałem, więc no nie wiem, jak oni o to dbają, no ale no dobra. Pierwszy jest taki. No cóż, do umycia jest całkiem w miarę oczyszczone z tej ziemi. Lećmy dalej, żeby to też rok nie trwało. No i generalnie powiem Wam szczerze, że na tym dziale właśnie z tymi roślinami kolekcjonerskimi, jedyną rośliną, którą serio nazwałabym rośliną kolekcjonerską, to był filodendron White Princess. W porządku, tak? No wszyscy się raczej zgodzą, że to faktycznie jest roślina kolekcjonerska, ale on był w tak opłakanym stanie, że nie wiem, kto to kupi. Jeżeli ta cena nie zostanie jego obniżona, to te dwie sztuki, które tam zostały, myślę, że umrą tam po prostu, zanim ktoś je kupi.
Stan ich totalnie opłakany. Ziemia totalnie mokra, roślinki naprawdę niewielkie, jeżeli chodzi o tego White Princess. No i powiem wam, że na chyba 6 czy 7 listków, które też nie były jakieś tam ogromne, tylko 2 miały białe plamki, z czego te białe plamki już były prawie całe brązowe, bo przecież nikt tego nie doświetla, więc przykro, przykro mi się na to patrzyło, już tak wiecie, pomyślałam sobie, dobra, dawno nic sobie nie kupiłam, White Princess bardzo chcę. Więc może kupię, no ale w takim stanie za takie pieniądze, za 230 zł, no to nie, no way, nie ma szans, po prostu aż taką fundacją charytatywną, że tak powiem, dla roślin, które wymagają opieki, no to nie jestem. A z kolei też nie chciało mi się rozmawiać z tą panią, czy mogłaby mi zrobić jakąś obniżkę, no bo skoro dla niej jest wszystko jedno, jak roślina się nazywa, bo ona to dostała, to równie dobrze oni mogliby sprzedawać żarówki pod nazwą, nie wiem, Sedes, albo nie wiem, WC, czy cokolwiek, albo nie wiem, lustra pod nazwą Pustak i nikogo by to nie dziwiło, nie? Także no, po prostu stamtąd poszłam. No i właśnie przy okazji już w zasadzie wychodzenia z tego całego działu roślinnego, bo ludzi tam było po prostu multum, wpadłam właśnie na te zroślichy, no i właśnie upatrzyłam sobie te, mówię, o super, dawno sobie niczego nie kupiłam, chętnie wezmę właśnie tą odmianę, bo może wiecie, może to nie jest takie moje must have i nawet Paweł się ze mnie śmiał, że czy ty naprawdę potrzebujesz tej rośliny do życia? Mówię, że żadnej tak naprawdę chyba nie potrzebuję, ale że też chcę sobie zrobić jakąś przyjemność i od czasu do czasu coś kupić, no nie, bo to wiecie, ja dałam sobie cel na ten rok, żeby nie zawalać się niepotrzebną ilością roślin i tak dalej, no ale no zlitujmy się, tak, jedna roślina na 3 miesiące za 4 dyszki, no to nie jest tak źle chyba, co nie, powiem wam szczerze, że ta ziemia z tych korzeni w ogóle nie chce odchodzić, to jest tak strasznie mokre, że o Jezu, aj, tu się jeszcze coś maśli, coś tu się... No mam nadzieję, że pod wodą to zejdzie lepiej. No i właśnie, i wracając, powiem wam szczerze, do tych roślin kolekcjonerskich, do tego White Princess, to tam z paterki 6 albo 8 doniczek zostały właśnie tylko 2, z czego druga Paweł powiedział, że wygląda tak samo, że też te białe plamki już mają brązowe plamy, no niedoświetlane, tak, no tak to właśnie wygląda i szkoda po prostu, bardzo szkoda, że mają rośliny kolekcjonerskie, że próbują, że chcą, ale że nie dbają o nie tak, jak po prostu powinni i te white'y po prostu brązowieją. Dobra. Powiem wam szczerze, że kiedy wybierałam sobie właśnie tą zroślichę, to nie sądziłam, że którąkolwiek wybiorę. Właśnie ze względu na te ziemiórki, które tam dosłownie się wysypały, to było coś obrzydliwego. Coś niesamowicie obrzydliwego. To, kurczę, powiem wam szczerze, że wszystkie na listkach miały zmiany grzybowe. Wyglądało to bardzo nieładnie. Dużo listków było totalnie takich, wiecie, poniszczonych, takich jakby pourywanych. No bardzo brzydko wyglądały po prostu na bardzo, bardzo zaniedbane. No tak słabo to wyglądało. No i też przy okazji dla fanów zroślich były tam też jakieś inne zroślichy. Co prawda tylko ta była podpisana, co to jest za odmiana. Zresztą no tej akurat nie musieli mi podpisywać, bo doskonale wiedziałam, że co to jest, tak? Natomiast były tam różne wpadające w czerwień, troszeczkę jakby w brąz, były też zielone w różnych odcieniach tego zielonego, więc zakładam, że niektóre na pewno to były te pixie czy coś takiego, natomiast tej całej reszty to nie powiem wam, co to za odmiana. W każdym razie, no jeżeli ktoś jest jakimś wielkim fanem z roślin, no to jakiś tam wybór w tym Leroy Merlin jest, tam jest chyba z 5 czy z 6 odmian, więc może warto sobie zerknąć. No dobrze, no to może ja się już teraz przymknę, przyspieszę i oczyszczę tą najgorszą bryłę korzeniową. No po prostu tragedia. To jest tak strasznie zbite i tak strasznie mokre, że w ogóle odchodzić nie chcę.
dobra, jak mogliście widzieć na przyspieszeniu, chociaż nie wiem, jak to będzie widoczne, oddzieliłam od siebie te dwa kawałki, które były ze sobą zrośnięte, więc bardzo jest ona jakoś tak dziwnie poprzerastana, bardzo z siebie dziwnie wyrasta. W każdym razie oddzieliłam je po to, żeby było mi wygodniej i jakoś prościej oczyścić całą tą bryłę korzeniową, bo jak widzicie, to jest naprawdę bardzo usyfione, to jest tak bardzo zbito mokre na tych korzeniach, że to jest po prostu tragedia. Zresztą nawet spójrzcie na moje ręce, jakie one są oblepione. Tutaj nawet nic z tego nie spada. No dobra, mam miskę z wodą i zaczniemy to jakoś obmywać, ale wydaje mi się, że bez pójścia pod bieżącą wodę to i tak się nie uda, więc no zrobimy tutaj po prostu ile się będzie dało. No dobra, michę z wodą już mam, zaczniemy po prostu od tych najmniejszych kawałków, które po prostu mają na sobie mniej tego całego brudku i syfku. Powiem wam szczerze, że patrzę naprawdę po ilości tych wszystkich pędów, które tutaj są, no to bym się nie spodziewała, że będzie ich aż tak dużo. No tamte doniczki, które zostawiłam w tym Leroy Merlin, no wydaje mi się, że tam będzie ich mniej, tych pędów, bo były zdecydowanie mniej okazałe te doniczki. Ale wybór był bardzo duży, więc jeżeli kogoś interesuje, to ja byłam w Leroy Merlin na Alejach Jerozolimskich w Warszawie, bo tutaj mam jakieś 12 minut z domu, więc najbliżej po prostu. No dobra, numer jeden, tutaj wcale to nie chce odejść, ale to może po prostu spróbuję później pod kranem, no na razie nie jest tak najgorzej, chociaż tutaj widzę, że niektóre te korzonki poprzycinam, bo coś mi tu nie widzi się takie brązowe, no ale dobra, lećmy dalej, jeden jest, całkiem nieźle, najgorsze zostawiam na koniec, o, z tych odchodzi całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Zobacz, to cała roślinka jest do umycia, bo cała jest ufafluniona. Jak możecie zauważyć, te dwie bryły korzeniowe są mega, mega brudne, więc ja tak naprawdę pójdę z tym już pod kran, pod bieżącą wodę, wezmę ze sobą standardowo szczoteczkę do zębów i je doczyszczę, bo tutaj to jest po prostu tragedia. No i też przy okazji doczyszczę też te, które no jeszcze coś tam troszeczkę tego doczyszczenia potrzebują, bo też nie jest idealnie, więc wrócę do Was już z czystymi korzeniami. No i dobra, taki jest efekt mojego mycia. Nie jest idealnie, nie jest zbyt dokładnie, w sensie dokładnie. Starałam się jak najbardziej oczywiście je doczyścić, ale jak możecie zauważyć, na przykład tutaj na korzeniu
zostało tego mnóstwo i to nawet nie chcę zejść paznokciem, a że tak powiem paznokciem też szurać, że tak wiecie, na chama po tym nie chcę, prawda? Także nie są one idealnie doczyszczone, ale po prostu to totalnie nie chcę zejść. Najgorzej jest tutaj w tych dwóch kawałkach, to zupełnie nie chciało schodzić. No tak jak mówię, paznokciem tego nie będę ściągać, więc po prostu to, co zrobię, czyli to, co robię dość często, czyli odmaczam po prostu te korzenie. Jak widzicie, one prawie, że w 100%, tu mi co jakiś czas coś wyjdzie, są zanurzone. To nic nie szkodzi, tutaj nic gnić nie będzie, bo ja tą wodę będę zmieniać kilka razy dziennie. Będę też te korzonki przepłukiwać pod bieżącą wodą, żeby jak najwięcej tego znieść. Znieść. Co ja mówię? Jak je znieść? Żeby to spłukać. Żeby to spłukać. No właśnie. No i tutaj, jak widzicie, właśnie takie bardzo zbite coś na tych korzeniach, to powinno się normalnie rozmoczyć i zejść i powinnam uzyskać białe korzenie, no ale dobra, to odstawmy, bo to już jest, że tak powiem, na później. No i teraz będziemy starać się posadzić jakoś to, co nam tutaj zostało. Będę używać dwunastki storczykowej. No i na początku, kiedy mamy takie w różnych długościach roślinki, to wypadałoby je jakoś ułożyć. Nie wiem, jak je ułożę, bo tak, tu korzeń, tu korzeń, tu korzeń, nie mam zielonego pojęcia, jak to ułożyć, dajcie mi chwilę. No dobra, jakoś w miarę to ułożyłam, trzymam sobie tą roślinkę tutaj spokojnie, ja jej nie zgniatam, to tak tylko wygląda. W każdym razie, no ułożyłam te korzenie w miarę tak, żeby były na podobnej wysokości, żeby wiecie, nie było im tak trudno wszystkim pobierać tą wodę. Więc teraz włożymy to tutaj. Tylko pytanie, czy to tutaj wejdzie. I jeszcze listek, listku. Chodź tutaj, listku. O, tak, do góry. Czy to tu wejdzie i jak to będzie? No tak, chyba nie najgorzej. Tu ułożyć, tu przesunąć. Kurczę. Niezgrabnie mi to idzie. No dobra. Wycwaniłam się. Dzisiaj mam w takiej formie keramzyt po prostu w drugiej doniczce. Bo powiem wam szczerze, doczyszczanie tych korzeni zajęło mi tak dużo czasu, że pomyślałam sobie, że pójdę na łatwiznę i po prostu wezmę sobie już keramzyt tak i go tylko wsypię. Bo trochę za dużo czasu mi ten filmik zajął, niż planowałam, że zajmie. A zajęcia czekają. No. Nic nie widzę. Beznadziejnie sobie tą kamerę ustawiłam. Wy nic nie widzicie, ja nic nie widzę. Dobra, puszczam i testowo sprawdzam, czy to się w ogóle trzyma. No trzyma się. No ale trzeba by tu było jeszcze to poukładać. Oj, tu trzeba koniecznie dosypać. I keramzyt mi się skończył, fantastycznie, za mało go wzięłam, no ale to już sobie dosypię najwyżej już później. No tak, nie, koniecznie, trzeba jeszcze dosypać keramzytu, tu jest zdecydowanie za mało. Co to mi za piasek jakiś? Widzicie? Chyba, że to pył z keramzytu, o mój Boże, może tak. Bo ten keramzyt już dawno temu został umyty i on tak sobie po prostu stał i stał długo, więc mam nadzieję, że to jest pył z keramzytu, no to trudno. To w takim razie, skoro pojawił się pył, to ja zamiast, zanim wleję wodę tutaj w ten taki kubeczek po prostu po jakiejś tam surówce, to najpierw to porządnie spłuczę, wypłuczę, bo wiadomo, ten po prostu pył powchodził w ten keramzyt i skoro on stał aż tak długo, że mi się uzbierał, wiecie, ten pyłek, to lepiej sobie po prostu wypłukać, a najwyżej wodę uzupełnię, no nie wiem, jutro czy pojutrze, jak ten keramzyt po prostu przeschnie. Więc w taki sposób to zrobię. Tutaj oczywiście jeszcze muszę dosypać keramzytu, bo jest za mało, no i na razie ta roślinka wygląda tak, no ale tutaj mamy jej jeszcze drugą część. O, tutaj, tak. Więc będę to razem ze sobą łączyć, kiedy po prostu oczyszczę korzenie tego, no i zobaczymy, tak? No generalnie powiem wam szczerze, patrząc po tych roślinkach, które zostały w Leroy Merlin, których po prostu nie kupiłam, to ta roślina nie wydaje mi się być odpowiednią ceną do jakości, bo to jest 40 zł i ta moja roślinka wygląda, no
prawie że najlepiej z tamtych, które tam zostawiłam, bo jedna wyglądała całkiem fajnie, ale to był tylko jeden pęd, więc trochę też słabo, prawda, że jakoś tak, wiecie, za 40 zł zamiast te doniczki być porównywalne do siebie, to tak wiecie, w jednej dużo, w drugiej mało, więc jakby no osobiście uważam, że jakość tych roślin to jest, nie wiem, drugi, może nawet trzeci gatunek, choć wiem, że po mojej, ciężko by to było stwierdzić, ale naprawdę po tych, które tam zostały, to nie jest pierwszy gatunek, to nie jest pierwsza klasa, więc troszeczkę słabo, że tak Leroy Merlin, wiecie, no nie dba o te rośliny tak na tyle odpowiednio, żebyśmy faktycznie wyszli ze sklepu zadowoleni. Chciałam Wam pokazać efekt przelewania, moczenia, płukania, szczotkowania tych korzeni właśnie po kilku dniach. No jak widzicie, nie jest idealnie. Tutaj wciąż zostały na tych korzeniach jakieś dziwne cosie. Generalnie to jest tak strasznie poprzyczepiane w te korzenie, że nie jestem w stanie już nic więcej z tym zrobić, a że niestety nie mam już następnych 4 dni na to, żeby, wiecie, kilka razy dziennie zaglądać do tych korzeni, to po prostu pomyślałam sobie, że już trudno. One są, jakie są tutaj, jak też możecie zauważyć, one są dość brązowe. Domyślam się, że są po prostu bardzo zabarwione od podłoża, w jakim były, bo zdarzają się też jaśniejsze korzonki. O, czy nawet tak jak tu, więc no domyślam się po prostu, czy tak jak na przykład te, widać ewidentnie, że te są jaśniejsze na przykład niż ten, więc no dobra, w każdym razie po prostu pomyślałam sobie, że zamiast łączyć te wszystkie kawałki rośliny w jedną doniczkę, to te posadzę osobno i łatwiej mi po prostu będzie nad nimi zapanować, no na przykład gdyby te ciemne korzenie zechciały, nie wiem, zgnić albo się rozmaziać, rozmaślać, czy cokolwiek, tak, no i też łatwiej będzie mi z tymi brudkami, bo liczę na to, że te brudki kiedyś w końcu się wypłuczą, więc jakby niech się wypłukują z tej jednej doniczki zamiast po prostu z całości razem po prostu z tą roślinką. No, sami widzicie jak jest. Nie zawsze się udaje coś odmoczyć i tak dalej. Zazwyczaj starałam się roślinkę odmaczać i szczotkować tak długo, aż będzie czyste. No tutaj to natomiast w ogóle nie chce zejść. To szczotki już różnych używałam szczotek i to zupełnie nie chce schodzić. Jakaś masakra, jakaś tragedia, nie wiem skąd Leroy Merlin wzięło te rośliny, ale no w ziemi one są okropne. Ale tu jeszcze mogę Wam pokazać. O, i mój chrapiący pies, przepraszam. Ząbeczek. Widać go tutaj, widzicie? Kurde, nie wiem, w kamerze ja to słabo widzę. O, teraz chyba widać to całkiem nieźle. Ząbeczek i rośnie, więc bardzo sympatycznie. A tutaj jest coś... A, tutaj też jest taki malutki ząbeczek. Tutaj jest taki... Tutaj jest taki malutki ząbeczek. Więc też tak sympatycznie tutaj jest drugi. Tak więc no fajnie, tak sympatycznie się na to patrzy, chociaż jak patrzę na korzenie, no to jest po prostu tragedia, no to już trudno. Wsadzę je osobno, w osobną doniczkę, będę ją na razie mieć po prostu w metodzie prysznicowej, przelewowej. Jak coś tam sobie chce gnić, no to niech sobie gnije. No a tak na tą chwilę, po kilku dniach od nagrania wygląda cała ta doniczka. Tutaj jak widzicie listek, coś się z nim dzieje. I tutaj jest drugi taki, co się coś z nim dzieje. No ale tak ogólnie w całości prezentuje się ona tak i nie wygląda jakoś gorzej niż wtedy, kiedy ją kupiłam. Więc jak widzicie, wszystko się udało. No dobrze, kochani, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Po raz kolejny przenieśliśmy kolejną roślinkę do hydroponiki. Nie wiem, czy będę ją wkładać do Gruboxa. Chyba nie, tam jest chyba już za ciasno. Zresztą nie wiem, jak chcecie tak naprawdę, to dajcie znać. No, w każdym razie życzę Wam udanego i sympatycznego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek w Gruboxie. Pa!